Witam serdecznie w kolejnym odcinku po delikatnej przerwie związanej z tym, że nie czułem się komfortowo przed kamerą. Potrzebowałem delikatnej przerwy, żeby sobie w spokoju zrobić treningi, nie pod ciągłą presją kamery. Więc powoli wracamy z kontentem. Dzisiaj zobaczycie jakieś sklejki z ostatnich treningów, nie tylko moje, ale też ludzi, z którymi trenowałem. A dodatkowo będzie dwa w jednym, taki vlog treningowy plus test maksu, bo również z Konradem i Marcinem testowaliśmy nasze maksy w pompkach na rękach, podciągnięciu i dipach. Wyniki zobaczycie w filmiku. Nie wiem, czy jestem zadowolony, nigdy tego nie robiłem, ale na pewno druga część tego odcinka będzie. Zobaczycie, jak sprogresowałem z ciężarem gdzieś pod koniec roku. Jestem bardzo zadowolony z pompek na rękach, bo tego nigdy nie robiłem z obciążeniem, a siadło, sami zobaczycie ile. Więc nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dawaj! Kurwa! Góra! Ciągnij! Dawaj!
Ja pierdolę, to jest zajebista. No. Jak spadł. I'm on a rampage, mask on my damn face. Więc jak mogliście widzieć, pompka 18 kg na rękach siadła. Trochę się podekscytowałem i założyłem od razu 24 kg, więc przez około 6 kg. No i niestety nie wypchnąłem, ale czuję, że to jeszcze będzie moje. Mój taki cel treningowy to 30 kg wypchnąć w pompce, więc zobaczymy jak siądzie. Dip 60 kg, no jest to dla mnie słaby wynik, liczyłem to na troszeczkę więcej. Ale na to, że nie lubię tego ćwiczenia, nigdy go dużo nie robiłem, to i tak jest ok. No i pull-up siadł plus 50 kg,
Więc tu jestem zadowolony, w poolu nigdy nie byłem za dobry. Więc tak się prezentują maksy. Chłopaków mogliście widzieć na filmiku, kto ile dźwignął, bo więcej to były podobne wyniki. Znaczy oczywiście ja z Marcinem podobne wyniki, Konrad nas tam oczywiście wyprzedził. No i mam nadzieję, że się podobało. Za tydzień zobaczycie odcinek z Kali Project Gym u Czarka Dymkowskiego. Tam zrobiliśmy sobie trening z chłopakami. Zmontuję, wrzucę, zobaczycie jaki tam był skill, bo było dużo freestyle'u, dynamiki. A na tą chwilę żegnam Was, życzę miłego dalszego weekendu i do zobaczenia.